zawsze przed meczem jest wywiad z trenerem. I czeka teraz na naszego trenera. Nasz trener został wcześniej poinformowany, o której godzinie ma przyjść. Czasem jak go nie ma, to muszę mu przypomnieć, ale zazwyczaj przychodzi na czas. Jesteś naszym gościem i masz jeszcze sam innego ważnego gościa. Tak, no, wyjątkowym gościem. Dzisiaj jestem z Maćkiem, którego poznałem kilka tygodni temu. Maciek był świetnie zapowiadającym się piłkarzem. No niestety na chwilę choroba przerwała mu możliwość trenowania. Wtedy się zgadaliśmy, że zawsze chciał iść na Legię, z racji, że ja też na Legię chodzę. To umówiliśmy się, że jak tylko ja będę miał wolne, to go zabieram na mecz. No i udało się. Jesteśmy waszymi gośćmi i Maciek miał możliwość pozwiedzać też takie kuluary, gdzieś tam kulisy meczów, czy mieć piątkę z chłopakami, jakieś tam zdjęcia porobić, więc cieszę się, że mogłem spełnić jakieś tam jego marzenie. Trenujemy dwa razy dziennie, wyjeżdżamy na mecze, ale jak tylko mam jakiś dzień wolny, no to przyjeżdżam do domu, do Warszawy. A tutaj poświęcić godzinę czy dwie komuś, komu ta uwaga sprawi dużą frajdę, to ja też czerpię z tego dużą przyjemność i staram się to robić jak najczęściej.